No i proszę Państwa, wychodzę z dworca. Hoka Heysi widziałem z pianka, jestem na Gare du Nord. Proszę. Tak, tu wychodzę. Za mną jest Gare du Nord. Tutaj zobaczcie, jest napis Gare du Nord. Może od tego powinienem zacząć. No i zobaczcie, tak to wygląda. A tam za tym płotem, proszę Państwa, sikają moczem, tak sapi jak diabli. Mi się sikać nie chce, nie idę tam. Ale zawsze przyjemniej się załatwić, wiecie. Nawet wysikać. Zobaczcie, moja BM-ka przyjechała. Mój talizman. Będę takim jeszcze jeździł, będę chciał. Zobaczcie, i Gare du Nord. A tam powiewa, zobaczcie, powiewa flaga koło lampy. No i tak to wygląda tutaj. No i tak wygląda. Dzisiaj padało troszeczkę. No i co? No i widzicie, puste stoliki. Ludzie się stąd pozmywali. Tam jakaś liliputka idzie, kobietka. Widzicie, tak to wygląda. Kobieta z dzieckiem karmi je. No i zobaczę wam, jak podejrzenie, co oni tam jedzą. No i tak, a ja mam jedzonko. Sobie gdzieś zaraz usiądę i może zacznę jeść, tylko nie wiem gdzie. Tyle mam tego jedzenia, jak nie wiem gdzie. Gdzie ludzka stopa stanie, tam proszę Państwa pokarm stanie, zobaczcie. Zaraz będziemy jeść, patrzcie. Gdzie to położyć, żebyście widzieli fajnie. Zobaczcie, tu mogę położyć aparat. Tu mam stoliczek, zobaczcie, na motocyklu, tylko żeby mi nie przemokł. No to położymy gazetę. Stoliczek będzie czyściutki, zobaczcie. Taki jaki powinien być. I zaczynamy jeść, proszę Państwa. To, co dzisiaj czym chata bogata. Proszę. Miał być film o czym innym, ja nie planuję. Dzisiaj zobaczcie, co dostała, czym Francja karmi. Panie dyrektorze, MOPS w środku. Nóżka! O kurczę. Nie wiem, czy tam czyste ręce mam, czy nie czyste po tym muralu, ale zobaczcie. Kuriacza dzisiaj mamy. Tak ulica karmi we Francji. Zbudziłem się. Ale zadbali o to. Mam coś sobie. Może troszeczkę inaczej ustawimy, żeby mi aparat nie spadł. Także gdzie ludzka stopa stanie, tam pokarm dostanie. Paryż, Gare du Nord. Zapomniałem, bo już jeszcze letnie jest, już mi podstygło. O. Nie do niuchania, tylko do jedzenia. Kto chce, to może popatrzeć. Bo poniuchać, nie poniuchać. Tak? Co tu jeszcze będziemy mieć? Po prostu wam pokażę. Gdzie ludzka stopa stanie, tak pokaż dostanie. Proszę. Stoliczek fajny, kubeczek, woda. Tak dbają o, panie dyrektorze, o tym. O bezdomnych panie. Proszę. Nowa, kolejna chusteczka, nie wiem, trzeba zobaczyć. Lewek świeżutki, taki jak w Polsce. Co jeszcze? Tutaj mamy te. Do jedzenia chyba za wysoko to mam i może się nie nagrywa, nie wiem, zaraz podejrzymy. Trochę się nie za bardzo nagrywa. No to tu tak pokażemy, co tutaj mamy do jedzenia, proszę. No i dobra. Co tu jeszcze? Ciasteczko z czekoladą i z makiem jakieś. Kolejne ciasteczko, zobaczcie, tutaj jest. Druga łyżka, nie wiem po co, bo na deserie. I bułeczka, gato chocolat, panie dyrektorze. No i jemy teraz. Dobrze, o to, bo myślałem, że to ciasto, a to była kreda. No pokażę wam, żebyście nie myśleli, że bułeczka fajna, jakaś taka inna. No a ja sobie teraz będę jadł. No i proszę Państwa, jemy. Kuriacza w chlebku. Na jutro jeszcze będę miał, mogę poczekać, to bym na jutro miał. Jedzonko na ulicy. I mięcho teraz. Ja lubię mięso.
na ulicy i chcę, żebyście widzieli. Zaraz ta łateczka będzie. Ale jak ją... No nie ma jak się jedną ręką bierze, to się nie da rady tego zrobić. Wiecie, z czym to jest? Krewetki, proszę zobaczyć, panie dyrektorze. Poniuchaj sobie, popatrz sobie, pani Rogowska. No. I to się bierze w taki sposób. Cytrynką się, lemonką się to zrasza. Janusz Pijanka gotuje i smaży. Janusz Pijanka nie gotuje, jest niebieskim ptakiem. Po prostu. Tam, gdzie siądzie, tam, gdzie stanie, tam pokarm dostanie. No i teraz jemy. Kureczki w tym są. Panie dyrektorze, proszę popatrzeć. Dzisiaj owoce morza Alabetra z krewetki z buraczkami. I wszystko przed dworcem Gare du Nord w Paryżu. Proszę. Bananek będzie na desce, zobaczcie. Tak się nazywa moja rezerwacja dzisiejsza, na Piaggio. Taka hej. Tego nie muszę mieć. Takim autobusem jeździłem. No, taki jak tu jedzie za mną, nawet nie widziałem. No i kurczak. Do jedzenia, nie do niuchania. Monsieur, bonjour. Bon appétit. Merci. Comment allez-vous? No, comme si comme ça, je suis SDF. Ah, moi aussi. Ah oui, t'as vu, j'ai pris ça et j'ai mangé. T'as dit quelque chose pour mon ami? Ja voulais parler quelque chose pour mon ami? Parce que chez nous, en Polonie, n'a pas comme ça. Ja mu mówię, że w Polsce tak nie ma. Że tak nie dawają. Nie wiem, co myśleli. Myśleli, że może postawię im obiad, poszli do restauracji żebrać. To są żebraki, chyba Hindusy jakieś. Ja im powiedziałem, że jestem, jak wy mówię, SDF, czyli bez miejsca zamieszkania. Proszę. I żebyście jeszcze dalej zobaczyli, zobaczcie. Po prostu zobaczcie, lajkujcie. Gdybym miał czas, a miałem czas, to nie wiedziałem, to bym jeszcze dodatkowo dostał, bo można drugi raz i trzeci podejść, jak zostaje. A zawsze im zostaje. Także szwedzki stół. Ja bym ich poczęstował, ale czym jakąś tu teraz? Bananem może, ale oni nie, oni na pieniądze patrzyli przy sobie. Mięsko. Nie do niuchania. Byłby nawet i na obiedzie, na podwieczorku, ale wolałem iść do biblioteki filmów. Dzisiaj 35 co najmniej opublikowałem. Że widzicie i suróweczka, i desenek zaraz będzie. Gdzie ludzka stopa stanie, tam pokarm dostanie, proszę. Mój szwedzki stół naprzeciwko
kawiarni Café de l'Or. Zaraz skończymy jeść to. Sałatkę, krewetkę. Panie dyrektorze, popatrz sobie pan jeszcze. Pani Rogowska, pan Pijanka jest zaradny. A wiecie, co mnie niepokoi? Że dla jednej osoby tyle jednorazowych plastików dawają. To jest za dużo. Zobaczcie, już zjedzone. Jeszcze można wytrzeć. Chlebek też mam. Już chlebka nie będę jadł. Proszę. Do śmieci. I teraz deserek jemy. Zobaczymy, co na deserek. Proszę państwa, na deserek coś takiego z czekoladą, czy? Dobre, ale z czekoladą. Ciasto pod spodem jest. Coś takiego. Tak na ulicy dawają ludziom. Co wam pokazywałem? Przy Hashimoto. I mieliście fajny akcencik. Ci bezdomni co podeszli. To był wspaniały akcent taki na to. Proszę państwa, i się je nie niucha. Am, panie dyrektorze. I proszę państwa, i takie coś chcę zrobić właśnie w Polsce. Albo w Konowie, albo od Sierada zacznę. Żeby tych hipokrytów ośmieszyć. Zobaczcie. Flaga Francji. Na wietrze powiewa. Gdybyście mieli rozeznanie, że skąd to się dzieje i gdzie to się dzieje. Tam zobaczcie, Paryż, stolica Afryki, idą Afrykanki. No i to by było na tyle. Hoka, hej, się widział Janusz Pijanka. I kończymy. Ciasto z kremem. Hoka, hej.